Dobry wieczór, moi drodzy. Ja bardzo krótko, ponieważ dzisiaj, jak wiecie, Komisja Europejska do spółki z opozycją totalną straszy Polskę, straszy nas karami, sankcjami, chce zablokować wszelkie reformy, jakie mają miejsce w naszym państwie. No i będziemy na to się zgadzać absolutnie. Ja słuchałem pana Donalda Tuska, który już mówił oczywiście, stając po stronie nie Polski. On staje tradycyjnie po stronie obcych instytucji, po stronie Komisji Europejskiej, po stronie Niemiec, Brukseli, przeciwko Polsce, jak zawsze. Zresztą przyzwyczaiłem się do tego. I pan Tusk mówi, że Polska ma wrócić pół rozum do głowy, ma tutaj cofnąć się przed tutaj straszeniem Komisji Europejskiej. Polska ma zablokować reformy. No, panie Tusk, na to naszej zgody nie będzie. Nie wiem, w jakim pan świecie żyje, na pewno nie jest to polski świat, nasz świat, bo my Polacy jesteśmy dumnym narodem z tysiącletnią historią i nie poddajemy się nigdy, nigdy panie Tusk ani panie Juncker żadnemu ultimatum. My Polacy jesteśmy dumnym narodem, który może mieć przyjaciół, chce mieć przyjaciół, chce mieć sojuszników i chce po partnersku rozmawiać. Natomiast jeśli ktoś nas straszy, to my tym bardziej robimy swoje. I jeśli panie Tusk, pan będzie nas straszył różnymi karami, sankcjami, czy z tego, czy pan nas wyrzuci z Europy, czy nie wyrzuci, nie uśmieszajmy się tutaj, no to my tym bardziej będziemy robić swoje. Tym bardziej będziemy reformować państwo, tym mocniej będziemy mówić o tym, że nie chcemy islamskich migrantów, tym bardziej będziemy podkreślać, że chcemy silnego państwa, podmiotowego, bezpiecznego, które leży w sercu Europy i które będzie sercem Europy. To jest bardzo ważne. My Polacy będziemy mówili o tym, że chcemy się bogacić, że mamy prawo się bogacić. I będziemy to robić bez względu na to, czy panu Tuskowi i panu Junckerowi to się podoba, czy też nie. I jak najbardziej możemy rozmawiać na różne tematy, ale na pewno nie pod jakąś tutaj skargą, czy jakimś ultimatum, że nas ktoś z Europy wyrzuci. No z całym szacunkiem, to my w Europie od 1000 lat jesteśmy i pan Juncker o tym powinien wiedzieć i pan Tusk o tym powinien wiedzieć, że Polska i ratowała Europę i Jan III Sowiecki i Bitwa Warszawska to są te dowody na to, że Polska niejednokrotnie własną pieśnią i własną krwią osłaniała Europę i naprawdę nie będzie Bruksela, czy pan Tusk, czy pan Juncker mówił o tym, czy będziemy w Europie, czy nie. Bo Polska była, jest i będzie w Europie. I mało tego, powiem jeszcze na koniec. Polska będzie kiedyś wzorem dla Europy. Polska za lat 10-15, kiedy Unia Europejska pogrąży się w kryzysie spowodowanym przez islamskich migrantów, będzie wzorem dla społeczeństw europejskich. Społeczeństwa z całej Europy będą przyjeżdżały do nas i patrzyły, jak może wyglądać bezpieczny kraj. Jak wygląda kraj, który się rozwija, w którym ludzie nie muszą bać się islamskiego terroryzmu. Jak wygląda kraj bezpieczny, nawiązujący do swoich tradycji. Będziemy wzorem jeszcze, wszyscy Państwo to zobaczycie. I to chciałem przekazać panu Tuskowi. Panie Donaldzie Tusk, my nie będziemy się pana bali, my będziemy robić swoje. Rzeczpospolita Polska jest dumnym państwem, silnym narodem i jesteśmy wszyscy dzisiaj za tym, aby reformować nasz kraj. I żadne straszenie ani Tuska, ani Junckera nic tutaj nie zmieni. Dziękuję wam serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia.